Moi drodzy, dzisiaj zmiennik lucernowiec. Kto w ogóle wymyśla takie nazwy tych owadów? Szkodnik, który zagraża naszym ogórkom. Jak się przed nim chronić? A mamy fajny sposób. Zapraszam na odcinek. I ponownie witamy zmiennika lucernowca na naszych ogórkach. I nie powiem, że to była długo wyczekiwana wizyta. Ale skoro zmiennik lucernowiec był w zeszłym roku, to jest bardzo prawdopodobne, że każdego kolejnego też będzie. Dlatego, że on zimuje w różnych kryjówkach w postaci dorosłej, a potem po prostu wybudza się, zaczyna żerować, samice zaczynają składać jaja i tak w kółko całego roku. I naprawdę nie można się nudzić w tym roku na działce, w tym roku szczególnie, dlatego że najazdy ślimaków, które trwają cały w zasadzie rok, najazdy mszyc, które już teraz się wycofały, przynajmniej u nas, potem mączlik, którego też już nie ma, dalej wtyk straszyk, który też już gdzieś wybył, biegacz, którego też udało się nam pozbyć, no i teraz kolejny gość to jest zmiennik lucernowiec. To jest szkodnik, którego obecność należy monitorować, dlatego że jak wszystkie inne pozostałe, robi nam dużo szkód w dyniowatych, głównie w ogórkach, ale i w fasoli. W zasadzie jest wielożerny, więc i kapusty, brokuły, kalafiory, maliny, jeżyny, jagodowe rośliny, owoce. Wszystko to może paść ofiarą zmiennika lucernowca. Jak teraz wygląda ślad jego żerowania na roślinach? Bardzo łatwo jest to zauważyć, przeglądając codziennie rośliny, to należy robić, dlatego że te końcówki właśnie ogórków stają się nagle białe, czyli po prostu są wyschnięte. Zmiennik lucernowiec żeruje głównie właśnie na tych szczytowych pędach, na stożkach wzrostu i jeżeli on wyssie z nich wszystkie soki życiowe i one uschną, to po prostu ten ogórek już w tym miejscu nie będzie rósł. Na szczęście właśnie, kiedy pozwalamy ogórkom na to, żeby wypuszczały te wszystkie boczne pędy, to jest szansa, że pomimo dużej ilości zmiennika lucernowca, jak to jest w zeszłym roku, te ogórki i tak będą rosły, dlatego że on nalatuje na te najwyższe pędy i po prostu je tu wysysa. Jeżeli teraz zabiera się za liście starsze, no to wtedy wygląda to właśnie w ten sposób, że te brzegi liści też wysychają, bo są pozbawione soków i one się tak po prostu zwijają, więc nie sposób jest tego zmiennika przegapić. Jak zmiennika lucernowca się pozbyć? Na szczęście jest to ten typ szkodnika, na który działa olejek nim i już jednorazowa aplikacja powoduje, że go po prostu nie ma. Natomiast zobaczcie, kochani, ile go było, bo gdy tylko dostrzegliśmy, że właśnie te pędy zasychają, to już wiedzieliśmy z zeszłego roku, że ten zmiennik lucernowiec jest i zawiesiłam dwie tablice lepowe w każdej grządce. Możemy pewną ilość szkodników zaakceptować i ta ilość akceptowalna, nie zagrażająca roślinom, to są dwa osobniki larwy albo postaci dorosłe, dwa osobniki na tablicach lepowych na metr grządki. Nie liczyłam, ile tutaj jest, ale ich są po prostu dziesiątki, jeżeli nie setki, które bardzo szybko poprzyczepiały się do tablic lepowych. W południe, tak jak teraz, zmiennika lucernowca nie zobaczymy. On zaczyna być widoczny wtedy, kiedy albo rano, albo wieczorem i można wtedy poobserwować, w jaki sposób obrabia te nasze nieszczęsne
ogórki. Jest też trudny, jeżeli chodzi o oprysk. Trzeba ten oprysk robić bardzo delikatnie i powoli, dlatego że jest tak sprytny, że gdy tylko ruszy się rośliną, to on natychmiast odfruwa i wtedy nie ma kogo opryskiwać. Innym objawem dowodzącym tego, że zmiennik grasował na naszych ogórkach, są po prostu pozawijane ogórki. I widziałam już też dużo zdjęć, gdzie ludzie pytają, co się dzieje z ogórkami, dlaczego one się zwijają. Właśnie zwijają się dlatego, że zmiennik lucernowiec nakuwa ten maluteńki ogóreczek, który dopiero co zaczyna rosnąć i tam wypija soki. No i potem, jeżeli zmienia swoje miejsce żerowania, no to ten ogórek robi się właśnie taki wykręcony. I to jest najczęstsza statystycznie przyczyna właśnie powykręcanych ogórków. Dalej, objawem jest też to, że kiedy na przykład przetniemy ogórek albo odcinamy końcówki, żeby kisić ogórki, to znajdziemy tam takie tunele, takie po prostu puste dziurki i to też właśnie jest objaw żerowania zmiennika lucernowca. Powiedziałam o tym, że żeby go zwalczyć, to można opryskiwać go olejkiem nim i to jest bardzo dobry sposób na to, żeby pozbyć się tego zmiennika. Na szczęście właśnie ten olejek działa. Ale też warto ograniczać populację właśnie takimi tablicami lepowymi albo takimi puszkami czy pojemniczkami feronomowymi, które przyciągają zmiennika i po prostu go eliminują. I teraz my dzięki tym tablicom lepowym, bo w każdej grządce, w której są ogórki, są dwie tablice lepowe, więc odłowiliśmy, myślę, że dobrze kilkaset tych zmienników, bo po prostu jest jeden przy drugim, jeden przy drugim. Jest jeszcze jeden sposób, to jest zastosowanie rośliny ofiarnej, tylko teraz już jest na to za późno, ale może trzeba to zaplanować w przyszłym roku, bo skoro właśnie w tym roku jest zmiennik, to w przyszłym zapewne też będzie, więc sadzenie dyni, ale dyni niebieskiej, to jest jego ulubiony gatunek, na którym on uwielbia żerować. Tyle, że wtedy po prostu będziemy musieli z ciężkim sercem poświęcić te dynie dla zmiennika lucernowca. On może żyć nie tylko na otwartej przestrzeni, ale również bardzo często grasuje w szklarniach czy w tunelach, dlatego tam, nie czekając na jego obecność, warto jest powiesić tablice lepowe przy wejściu, przy oknie, tam gdzie po prostu on mógłby którędy mógłby dostać się do tego pomieszczenia. No i po prostu te tablice lepowe trzeba sprawdzać, no i też wiedzieć, jak ten szkodnik wygląda. Mówiłam o tym, że zmienniki lucernowce w postaci dorosłej zimują w różnych naturalnych kryjówkach, ale i też w roślinach, przy ziemi i potem budzą się w zależności od temperatury, nawet w marcu czy w kwietniu. I taki pierwszy nalot zmienników lucernowców możemy obserwować w lipcu, tak jak teraz. I to jest nalot osobników dorosłych drugiego pokolenia z tego, które zimowały, bo zimujące osobniki, samice, obudziły się, złożyły jaja w różnych roślinach. Potem za kilkanaście dni, też w zależności od pogody, przechodzi zmiennik lucernowiec 5 faz, aż do fazy osobnika dorosłego i wtedy w lipcu zaczyna żerować na naszych właśnie roślinach, chociażby na ogórkach i tutaj właśnie w tych pędach składa jaja i potem mogą się wyrodzić i wyradzają się drugie, czyli drugie pokolenie. I te pokolenia mogą na siebie nachodzić, w związku z tym pierwszy nalot mamy w lipcu, a drugi nalot zmiennika lucernowca w sierpniu, we wrześniu. Więc jeżeli teraz uda nam się go pozbyć, to i tak, kochani, musimy cały czas monitorować nasze rośliny na obecność szkodników. I osoby, które mają doświadczenie, doświadczeni ogrodnicy to wiedzą, ale osoby, które rozpoczynają dopiero uprawę swoich warzyw, to pamiętajcie o tym, żeby tak często, jak jesteście na działce,
ktoś jest codziennie, ktoś może być co kilka dni czy co tydzień, żeby zawsze sprawdzać te najważniejsze miejsca w roślinie, czyli jak wyglądają liście też od spodu, jak wyglądają łodygi owoce oraz stożki wzrostu, bo nie chodzi tu tylko o zmiennika lucernowca, bo z nim możemy sobie poradzić bardzo dobrze, ale o te wszystkie inne szkodniki, które także mają chrapkę na nasze ogórki, dynie, maliny, inne owoce, inne warzywa.